Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, Superbet Rapid and Blitz Poland 2023. Byłem wczoraj, czyli 21 maja na miejscu. Obserwowałem troszkę zawodników, grałem z kibicami symultane. Bardzo piękne wydarzenie. Czołówka światowa na tym turnieju gra, no, coś cudownego. Pięknie było zobaczyć w ogóle zawodników. To jest na pewno niesamowite przeżycie. Ale... No, mam perełeczkę dla Was, moi drodzy. Tutaj pierwsza runda już zaowocowała niesamowitym wydarzeniem. No i nie będę tutaj ściemniał ani robił jakiejś niepewności. Radek Wojtaszek ograł Magnusa Carlsena. No, cóż tu mogę powiedzieć? Jak ktoś nie chce oglądać filmu dalej, to proszę nie oglądać, ale w jaki sposób to się stało? Myślę, że warto. O tym już jest głośno w internecie. Niesamowita partia, ale co ciekawe, Magnus może zwrócił na siebie uwagę debiutem, który rozegrał. Za chwilę o nim opowiem. No i cóż, moi drodzy, już śpieszę z analizą partii. Przypominam, że to są szachy szybkie. Widzicie silniczek, widzicie czas, więc jedziemy. Radek tradycyjnie ruch D4 i Magnus zagrał B5. Może niektórzy jeszcze nie wiedzą, jest to obrona polska. Ja myślę, że to tak z sentymentu w kraju, w którym Magnus teraz przebywa, zagrał. Oczywiście obrona polska jest kiepskim debiutem. To nie jest dobry debiut na grę, więc nie polecam, ale no jak wiadomo, już dawny mistrz świata, chociaż mentalnie pewnie dla wszystkich jest nadal mistrzem świata, postanowił zagrać sobie tak inaczej. E4 zagrał Wojtaszek. Można powiedzieć też, że B5 było takie trochę lekceważące. Tutaj goniec B7 na pionka. No i jeżeli białe zbiją pionka na B5, to czarne zbijają pionka na E4, czyli centralny pionek jest tutaj ważniejszy od pionka bocznego. No ale goniec D3, tak trzeba grać. Skoczek F6 z atakiem na E4, na co skoczek D2. Posunięcie C5, czyli tutaj aktywność w centrum się objawia, no i tutaj przepchanie czy bicie, znaczy bardziej już przepchanie, aczkolwiek bicie jest najgorsze, trzeba wzmocnić. I no, Radek jest bardzo solidny, zagrał właśnie C3, żeby to centrum cały czas mieć. Nastąpiło wybicie, wybicie, E6 ze strony czarnych i tutaj skoczek na F3, skoczek na C6. Od razu pragnę zauważyć, jeżeli najdzie nas ochota na zbicie teraz pionka, no to się może źle skończyć. Dlaczego? Okej, pionek więcej będzie u białych, ale po hetman B3, no tutaj atakujemy oczywiście na D4, więc jak goniec odejdzie, no to odbijemy na D4 i czarne są okej. A jak odejdzie goniec, przepraszam, a jak goniec zbije skoczka właśnie, który atakował D4, no to hetman odbija i jest piekielny nacisk w centrum. Więc tutaj nie ma jak się z tym obronić. Trzeba zagrać tak i skoczek wlatuje do centrum. Za cenę pionka czarne mają tutaj kapitalną grę. Parę gońców, co jest najważniejsze. Białe mają tu bardzo słabe pola w obozie swoim, więc na pewno Radek na taką pozycję by nie poszedł. Nie ma takiej możliwości. I dobrze, dlatego że tutaj białe zrobiły roszadę. Rozwój jest bardzo ważny, a nie jakieś branie pionków. A6 zagrały czarne, jest wieża E1, naturalnie figury, goniec E7. I teraz jak patrzyłem na tę partię na żywo, no to po ruchu D5 po prostu byłem w szoku. Radek zagrał fantastyczne posunięcie. Moi drodzy, o co chodzi? Tutaj nastąpiło bicie. No właśnie, i ja sobie analizuję, co jest po biciu tutaj na D5. Czy skoczek zbije i co dalej? Nie widać nic konkretnego. Ale jest przecież posunięcie E5. I tak zagrał Radek bardzo ładnie. Zdwojone pionki dekoordynują trochę figury. I ciężej czarnymi tutaj się właśnie wyplątać z takiej... właśnie z takiej dekoordynacji figur i to jest trudne. Radek świetnie to rozgrywa. Jeszcze tylko po ruchu D5 tak patrzę, że po skoczek B4 goniec spokojnie wraca i po wybiciu dalej jest ten sam motyw E5, więc tak naprawdę prawie że na jedno wychodzi. W tym momencie właśnie po D5 i E5 Magnus zagrał skoczek H5. No w stylu Magnusa tam skoczki na bandę czy coś, ale wiecie, Radosława Wojtaszka nie można lekceważyć. Wiem, że to brzmi dziwnie, bo to jest super arcymistrz, ale Magnus, no wiadomo, że to, no sami widzicie po rankingu, to jest prawie 200 oczek różnicy. Magnus mistrz świata, no i pewnie trochę tak lekceważąco podszedł do tej partii. Nie wiem tego, ale tak po ruchach można wywnioskować.
Tutaj nastąpił ruch skoczek B3. Jeżeli jeszcze skoczek zagrałby na E4, bo kilka odnóg trzeba zrobić, to po wybiciu jest goniec E4. Białe mają fantastyczną, prostą grę. Świetny rozwój, ten pionek tu słaby. No i cóż, bazujemy też na związaniu. Normalna pozycja. Tutaj oczywiście Magnus próbuje mieszać. Tutaj jest skoczek B3, G6 i od razu Radek goniec H6. Piękny ruch, piękny ruch. Po prostu goniec wszedł do obozu przeciwnika, nie pozwala zrobić roszady. Nie pozwala skoczkowi przerzucić się na G7. I wieża G8. Bardzo dziwnie to wygląda. Magnus naprawdę mega nonszalancko tutaj sobie pogrywa. Jednakże po goniec F8 też tak można zagrać, ale to wiąże się z biciem. Król by odbił, skoczek C5, wlatuje pięknie w dziurkę, wchodzi wieża za chwilę na C1, no coś pięknego, taka pozycja białymi to jest miód, więc na pewno byłoby tu świetnie. Po wieża G8, goniec wrócił kulturalnie sobie na E3, skoczek się przerzucił na G7, skoczek wleciał, hetman C7, wieża C1. Radek jest takim zawodnikiem, który potrafi grać pięknie pozycyjnie i nie daje sobie w kaszę dmuchać, słuchajcie, on... Radek naprawdę potrafi, to brzmi tak, wiecie, naprawdę potrafi, no potrafi, on świetnie wyczuwa pozycję, naprawdę, zobaczycie zaraz po ruchach, jakie nastąpiły. Magnus wstawił skoczka na E6 i można powiedzieć, że ten skoczek przebył długą drogę, ale w końcu stanął na dobrym polu. Oczywiście skoczka wybić nie wolno, bo po prostu jemy pionki. Zbicie gońca jest zdecydowanie lepsze, para gońców po stronie białych, jest hetman B7 i goniec na F1. No, ruch oczywiście, który pomaga w przyszłości zagrać na przykład na G2 i z tej strony powalczyć. Goniec zagrał na B4, no to wieża E2. Wygląda na pozór dziwnie, ale ta wieża za chwilę przejdzie na świetną placówkę. Wieża C2. Zdwojone wieże, para gońców, pionek mniej, ale tutaj jest paraliż dalej w centrum. Da się grać. Skoczek na F5 i teraz Radek zagrywa naprawdę piękny ruch. To nie jest łatwe według mnie posunięcie goniec G5. No oczywiście, ten goniec ma ochotę wejść na F6, sobie stać tam do końca partii, ewentualnie wymienić się za tego gońca, ale zwróćcie uwagę, że też oczywiście skoczkiem można zbić, co wiązałoby się z biciem skoczkiem. Pozycja białych nadal jest kapitalna. Ta wieża zaraz wchodzi, tutaj skoczek grozi biciem pionka, no... Coś cudownego, tu nawet można pokusić się o ruch G4 za moment, więc czarne mają katastrofalną pozycję, miałyby, znaczy nadal mają. Goniec zagrał jednak na E7 i goniec na F6. Bardzo mądre zagranie, dlatego że po wybiciu otwiera się linia, która może decydować o wyniku partii. Skoczek wrócił na G7, Magnus manewruje i Radek zagrywa hetman D3. Okej, tutaj niby jest znak zapytania, ale uważam, że to jest jak najbardziej normalne posunięcie. Trzeba grać jak Stockfish, żeby zrozumieć pewnie, dlaczego to zły ruch. Ja uważam, że ruch normalny, ale alternatywą byłoby ładne również zagranie G4. I ktoś by powiedział, dlaczego? Dlatego, żeby ograniczać skoczka z G7. Nie, 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 moi drodzy, tym razem nie. Bo zobaczcie, że po ruchu H5, oczywiście można zagrać H3 i dalej ograniczać, ale goniec G2 byłby kapitalnym posunięciem. A po wybiciu na G4, skoczek G5, co ciekawe, i grozi tutaj ruch na D5. W ogóle z kompletnym rozjazdem. Przykładowo jakby skoczek na przykład zagrał na F4, żeby jeszcze tutaj bronić, bo to się może narzucać. Wieża C7, hetman B6, rozjazd na D5. Tutaj nie ma co zbierać. Nie boimy się żadnych szachów, wszystko jest kontrolowane. No, czarne po prostu mają kompletnie przegraną pozycję. Ale tak nie było. W tej sytuacji hetman D3, goniec wziął, pionek wziął, skoczek H5, hetman C3. Radek naprawdę wytrzymuje pięknie napięcie i kontroluje cały czas sytuację. Wieża D8, posunięcie A3. No i właśnie to jest cały nasz Radosław Wojtaszek w takim pozytywnym sensie. To uważam, że to też nie jest złe posunięcie, dlatego że to przytrzymuje B4, tak po prostu. I teraz białe mówią do Carlsena: Carlsen, masz gorszą pozycję, twoje posunięcie, zrób coś dobrego. Właśnie to jest tego typu posunięcie. Oczywiście można grać perfekcyjnie, ale to trzeba mieć komputer w głowie. Ruch wieża E1 jest jak najbardziej tutaj wskazany, żeby od razu naciskać. No ale ruch A3 uważam cały czas, że jest taki dobry. Nie będę się za dużo rozwlekał, pojedźmy dalej. Jest hetman B8, posunięcie G3. Jak to na Radka przystało? Solidnie, bardzo solidnie. Jest G5 ze strony Magnusa. No i właśnie jak przytrzymamy gościa, to często bywa tak, że
przeciwnik popełnia zaraz jakiś błąd. Tutaj Radek już gra wieża E1, co jest wspaniałym ruchem. Jest G4, skoczek wlatuje do centrum, wieża G5, goniec na D3, czyli aktywizacja cały czas figur, te figury zaczynają już coraz bardziej grać, wieża zagrała na E5. Jeżeli skoczek by zbił na F6, no to partia by się skończyła po biciu, biciu i hetman F6. Oczywiście prosta taktyka, którą też trzeba zauważać podczas swoich tutaj poczynań. Zobaczcie też na czas Radka. Radek gra na minucie, to jest naprawdę spory stres, gdy Magnus ma prawie 4 minuty. Można się serio tutaj no naprawdę zestresować. Wieża E5. Skoczek wleciał na F5. Dlaczego ten ruch jest zły? On nie jest zły, to jest jak najbardziej super ruch. Znaczy, może super, no normalny, nie wypuszczający przewagi, ale lepszą po prostu opcją byłoby zagranie wieżą z cena E2, dlatego że po wybiciu po prostu wieża cały czas tutaj strzela na linii E. Tylko tyle w temacie. Więc po skoczku F5 wieża zbiła, hetman odbił, skoczek wziął pionka. I zobaczcie, że białe mają teraz dwa pionki mniej, ale mają kapitalnego skoczka. Kasparow kiedyś powiedział, ja to powtórzę, już powtarzałem to wiele razy, jak się ma białymi skoczka na F5, to tak jakby się miało pionka więcej, a w tym wypadku ten skoczek to jest chyba tak naprawdę jak trzy pionki więcej. Zobaczcie, on tutaj kapitalnie strzela wobec przeciwnika. Coś pięknego, po prostu coś pięknego. Hetman B4, chcemy dać mata na E7, dlaczego by nie? Nawet Magnusowi. Jest D6, hetman C3 z atakiem na skoczka, skoczek musi uciec, nastąpił szach, skoczek się zasłonił, hetman F6, cały czas z groźbą mata. Zobaczcie, tutaj proste posunięcia białymi, skoczek G6, wieża E2, wiążemy tutaj Magnusa jak baleron, jest hetman C7 i moi drodzy, skoczek G7, Magnus partię poddaje. Kompletnie przegrana, tutaj nie ma dobrych posunięć, jeżeli jest zagranie król D7, to hetman zbija, jeżeli tutaj skoczek się zasłania, no to wszystko jest proste, straty materialne, nie ma co analizować. W momencie, gdy król F8, to skoczek E6 i wygrywamy szybciutko. Moi drodzy, gratulujemy Radosławowi Wojtaszkowi. Trzymamy kciuki jeszcze, bo dopiero 3 rundy się zakończyły. Kolejne analizy przed nami. Śledźcie kanał, bo będą częste te analizy. Superbet, Rapid and Blitz, więc zachęcam też do przyjazdu do Warszawy, kibicować na żywo. Pozdrawiam, do zobaczenia, cześć.